podsumować. Zgadza się, walka jest, zaangażowanie jest na pewno bardzo duże, ale no myślę, że dzisiaj umiejętności Jastrzębian były zdecydowanie większe od naszych. My próbowaliśmy tą walką, właśnie tym zaangażowaniem nadrobić. W tym pierwszym secie mieliśmy swoje szanse, mogliśmy to przechylić na swoją stronę, zabrakło detali. Też nie ma co ukrywać, że fenomenalnie zagrywali dzisiaj Jastrzębianie. Nie mogliśmy za bardzo przyjąć. Myślę, że też mało kto by takie zagrywki przyjął. Dobrze się tutaj czują, widać gospodarze i no nie, ciężko się gra na takiej podwieszonej piłce, bo 6-7 metra no nie da się zagrać szybciej, tak? Gdzieś tam mieliście w głowach ten zaskakujący wynik u was w hali? Myśleliście, że... Znaczy wiedzieliśmy, że Jastrzębianie na pewno będą mocno zmobilizowani, żeby nam oddać, żeby nam pokazać, że są drużyną mocną. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Zresztą niezależnie czy byśmy pierwszy mecz wygrali, wiedzieliśmy, że Jastrzębie to jest wicelider tabeli i bardzo mocny zespół. Także myślę, że potwierdzili to dzisiaj. I tak uważam, że mimo wszystko w tym pierwszym secie pokazaliśmy dużo dobrej siatkówki i naprawdę niedużo brakło, żebyśmy go wygrali. Cały czas pokazujecie taką jednak, moim zdaniem przynajmniej, radosną walkę, siatkówkę i tak dalej. Daje wam to przedostatnie miejsce w tabeli, to nie podcina wam trochę skrzydeł, czy... Znaczy ja myślę, że najbardziej podcinają skrzydła te tiebreaki, bo mieliśmy 8 tiebreaków, nie wygraliśmy żadnego. Myślę, że jakbyśmy wygrali połowę tych tiebreaków albo te spotkania wcześniej, to bylibyśmy w innej pozycji, na innym miejscu, no ale taka jest siatkówka. Jak się nie wykorzystuje swoich szans, to potem się te mecze przegrywa. My nie wykorzystaliśmy wiele razy swoich szans, mieliśmy zwycięstwa na wyciągnięcie ręki i myślę, że to najbardziej tak podcina skrzydła, bo to takie przegrane, no to powiedzmy, że Jastrzębie było mocne i pokazało dobrą siatkówkę, my walczyliśmy, ale jak po prostu jest na styku, mamy przewagę i tego nie wykorzystujemy, no to najbardziej boli. A ZSOL z tymi transytami, które no, chyba tak mocno łapie formę wreszcie. Zgadza się. Olsztynianie bardzo się rozegrali od spotkania z nami. Nasz mecz, można powiedzieć, że z naszym meczem rozpoczęli teraz pastę zwycięstw. Przegrali tylko tutaj 3-2. Także na pewno są na fali, ale no my nie patrzymy, czy ktoś jest na fali, czy nie. Próbujemy grać swoją jak najlepszą siatkówkę i jak najbardziej walczyć. Myślę, że u siebie na hali, jak podejdziemy fajnie od początku, z dużym zaangażowaniem do tego spotkania, to naprawdę nie stroimy na straconej pozycji. Dziękuję. Dzięki.